Podczas trwających właśnie targów Gamescom 2021 zapowiedziano m.in. Marvel's Midnight Suns, czyli taktyczne RPG osadzone w znanym wszystkim komiksowym uniwersum Marvela. Za projekt odpowiadają starzy wyjadacze, firma Firaxis, znana z serii XCOM czy Sid Meier's Civilization. Produkcja zmierza na PC-ty, konsole Sony i Microsoftu, a także Nintendo Switch. Premiera gry zaplanowana jest na marzec 2022 roku. Wersja PC będzie sprzedawana zarówno na Steam, jak i Epic Games. W tej chwili możemy podziwiać jedynie zwiastun fabularny. Gameplay zostanie pokazany 1 września. Gracz wcieli się w zupełnie nową postać i dołączy do grupy bohaterów oraz antybohaterów, by ramię w ramię walczyć z takimi słowami jak Iron Man, Kapitan Ameryka, Doctor Strange, Wolverine czy inni. W sumie naszymi sojusznikami będą mogły zostać 43 postacie znane z kart komiksów. Fabuła obracać się będzie wokół powstrzymania Lilith, matki demonów, przed przejęciem kontroli nad światem. Postać gracza została nazwana Hunter i zaprojektowano ją we współpracy z Marvelem. Będziemy ją mogli wyposażyć w ponad 40 różnych supermocy. Twórcy zdradzili, że ta gra będzie zupełnie inna od serii XCOM. Nie pojawi się nawet system permanentnej śmierci członków drużyny. Znacznie większą rolę w starciach odegra otoczenie. Będziemy mogli na przykład wskakiwać na samochody, wyrywać z ziemi latarnie czy rzucać obiektami. Misje mają się rozgrywać w systemie turowym. W ich trakcie pokierujemy Hunterem i trzema sojusznikami. Pomiędzy zadaniami będziemy mogli powracać do bazy, by rozwijać relacje z innymi członkami zespołu. Teraz pozostaje nam tylko czekać na pełnoprawny gameplay. 1 września.